Otwarcie nowej komendy Państwowej Straży Pożarnej odbyło się dziś 8 października w Suwałkach. W uroczystościach udział wziął Jarosław Zieliński, wiceminister MSWiA, Leszek Suski, komendant główny Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy, przedstawiciele służb mundurowych i strażacy z regionu. Budowę jednostki rozpoczęto w styczniu 2018 roku. Dziś przecięta została wstęga, a prace w komendzie strażacy rozpoczną pod koniec października. W nowym budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, miejsca na pojazdy operacyjne, a także garaże i myjnia. Jak powiedział Arkadiusz Buchowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, o tę jednostkę strażacy starali się od ponad 20 lat. Oddanie tej komendy dzisiaj jest zwieńczeniem wielu lat starania. Przez ponad 20 lat staraliśmy się o to, żeby doszło do czegoś takiego, do budowy takiego obiektu, ale najbardziej zależało nam na tym, żeby powstała tutaj druga jednostka ratowniczo-gaśnicza, która będzie zabezpieczała całą północną część miasta i powiatu. Jest to obiekt wybudowany zgodnie z najnowocześniejszymi wymogami obowiązującymi w Państwowej Straży Pożarnej. On jest wyposażony w podstawowy sprzęt niezbędny do funkcjonowania komendy i jednostki przede wszystkim ratowniczo-gaśniczej. Do dyspozycji strażacy będą mieli też bieżnię i boisko. Jak dodał Buchowski, sprzęt sportowy w starej jednostce był już bardzo wysłużony. Problem mieliśmy oczywiście w starej jednostce, w spinalnię taką, specjalne takie, taką budowlę do zajęć sportowych, do zawodów sportowych. Jest ona była już bardzo wysłużona, już trzeba byłoby ją tak naprawdę remontować. Natomiast tutaj mamy bardzo nową z tartanem, gdzie dobieg jest na tartanie. Mamy 100 metrów do toru przeszkód dla strażaków, też z tartanu. Całe wielofunkcyjne boisko sportowe, także i wiele elementów tutaj bardzo nowoczesnych, fajnych. Bardzo się z tego cieszymy. Jak powiedział wiceminister Jarosław Zieliński, dzięki nowej jednostce pomoc do potrzebujących dotrze jeszcze szybciej. Gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy swą pracą i postawą przyczynili się do powstania tego obiektu. Wiem, że nowa komenda i utworzenie drugiej jednostki ratowniczo-gaśniczej w tej lokalizacji wiąże się z realnym zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców północnej części miasta i powiatu. Wzmocnienie potencjału i nowe możliwości działania suwalskich strażaków oznaczają, że pomoc dotrze do potrzebujących jeszcze szybciej. W Państwa służbie to kwestia kluczowa, od której zależy życie i zdrowie naszych rodaków.